Witajcie kochani! Zbliżają się święta. Ale czy wiecie, co świętujecie? Czy ktoś z was się w ogóle zastanawiał, co to są święta Bożego Narodzenia? O co w ogóle chodzi z tym? Myślicie, że to jest ważne? Prezenty i te sprawy? Tak naprawdę w ogóle założę się, że żadne z was w ogóle nawet bezmyślnie idzie do tego kościoła, bo tak trzeba, bo tak wam kazali, bo taka jest religia. Chcę wam powiedzieć, że spotkałam się osobiście z Bogiem. I Bóg to nie jest żadna religia. Bóg to nie jest żadne Boże Narodzenie. I jeżeli będziecie chodzić do kościoła, to nie znaczy, że będziecie zbawieni i że macie coś wspólnego z Bogiem. Chciałabym wam powiedzieć, że każdy z was może doświadczyć żywego Boga. Nie takiego w opłatku, nie takiego w krzyżu, co gdzieś tam wisi, czy na obrazku. Możecie naprawdę doświadczyć Jego realnej miłości i mocy. Jeżeli tylko chcecie, bo Bóg dał wam wolną wolę. Każdy z was ma wolną wolę i może wybrać Boga, albo Go po prostu nie wybrać. Każdy z was powinien narodzić się na nowo, bo jeżeli nie narodzisz się na nowo, jeżeli nie zaczniesz szukać Boga za życia, to nie będziesz miał już żadnej innej szansy. Nie istnieje coś takiego jak czyściec. Jest tylko to życie tutaj na ziemi. Jeżeli nie wybierzesz Boga, no to biada ci. To wybierzesz śmierć, bo albo wybierasz Boga, albo wybierasz śmierć. I to nie będzie przyjemna śmierć. Musicie narodzić się na nowo. Ja spotkałam Boga osobiście, kiedy byłam w depresji, kiedy nie zostało mi już nic innego, niż tylko rzucić się pod pociąg, bo miałam dosyć ciężkie dzieciństwo i straciłam sens życia. Ale usłyszałam, że jest Bóg, tylko nie taki religijny Bóg w opłatku, nie ten katolicki, o którym coś tam mówi Kościół. I ja zawołałam do tego Boga. W ogóle nie zostało mi wtedy już nic innego. Więc stwierdziłam, że spróbuję. Zawołałam do Niego. Boże, jeżeli Ty jesteś, to przyjdź do mnie i zmień moje życie, bo ja już nie potrafię. I wiecie, co się stało? Moje życie zostało zmienione. Ja w ogóle spotkałam Boga wtedy. Zostałam napełniona Jego Świętym Duchem. Odeszła ode mnie depresja, myśli samobójcze. Miałam padaczkę, z której zostałam uzdrowiona. Nie mam już więcej żadnych ataków. Nigdy więcej od tamtej pory nie przydarzył mi się żaden atak padaczki. Jestem w 100% zdrowa. I każdy z was może być, bo Bóg jest dobry. Nieważne, co powiedziała wam religia, nieważne, co mówi wam Kościół. Każdy z was może doświadczyć Bożego uzdrowienia i Bożej miłości. Wystarczy, że zapragniesz. Wystarczy, że otworzysz swoje serce. Zastanów się teraz, kiedy będziesz się szykował do świąt. W ogóle, czy ty znasz tego Boga? Czy w ogóle wiesz, o co z Nim chodzi? Czy kiedykolwiek Go dotknąłeś? Bo jeżeli nie, to masz jeszcze szansę. Możesz w ogóle spotkać się z Bogiem, tak jak my się spotkaliśmy. Jeżeli jesteś chory, możesz zostać uzdrowiony za darmo. Bo Bóg jest Bogiem dobrym. Bóg jest dobry i chce, żebyś był zdrowy i chce, żebyś był szczęśliwy. Tylko ty masz wolną wolę i możesz Go wybrać albo nie. Zawołaj dzisiaj do Niego. Zawołaj dzisiaj do Niego w swoim sercu, kiedy będziesz sam. Powiedz: Boże, chcę Cię poznać. Chcę zrozumieć, o czym mówiła ta dziewczyna na ulicy. Powiedz do Niego z głębi swojego serca. Szukaj Boga, bo jeżeli Go nie poszukasz za życia, to za śmierci już Go nie znajdziesz. Po śmierci już wszystko będzie skończone i przesądzone. Masz jeszcze czas, bo nie wiesz, kiedy wszystko się skończy. Zawołaj dzisiaj do Boga i oddaj Mu swoje życie.